Urodzony w kwietniu 1917 roku w Michałkowicach, w polskiej rodzinie o tradycjach powstańczych i narodowych. Był synem Karola i Marii. W wieku 20 lat rozpoczął pracę jako górnik na kopalni Michał. W Michałkowicach w 1939 roku 1 września był świadkiem właśnie walk na kopalni. Michał wycofał się właśnie z Wojskiem Polskim, ale później wrócił do Michałkowic i dalej w okresie okupacji pracował jako górnik na kopalni Michał. Był inicjatorem oporu górników, ponieważ władze niemieckie usiłowały narzucić im 10-godzinny dzień pracy. No, tego jednak nie zdołano zrobić. Pracując na kopalni, no, tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej, doprowadził do tego, że ta kopalnia szybko właśnie została uruchomiona po wycofaniu się wojsk niemieckich. Jeszcze przed wojną związał się z ruchem socjalistycznym. Po wojnie wstąpił do PPR, a następnie do PZPR. Nadal związany z kopalnią, został przewodniczącym Rady Zakładowej Kopalni Michał. Po ukończeniu studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie został wiceministrem górnictwa, a następnie w latach 1959-1974 ministrem górnictwa i energetyki oraz wiceprezesem Rady Ministrów w latach 1970-1975. Od początku swojej działalności w ministerstwie, najpierw jako wiceminister, później minister, dążył do tego, żeby oprzeć właśnie pracę w kopalniach na doświadczeniu przedwojennych polskich inżynierów, a później w okresie jego ministrowania, że tak powiem, nastąpił wzrost wydobycia węgla, wybudowano 17 nowych kopalń. No tutaj się podaje, że wydobycie w okresie jego pełnienia przez niego urzędu ministra wzrosło z 90 milionów ton do 164 milionów ton. Jednocześnie starał się poprawić jakość urobku. Jan Mitręga zachował się w pamięci rodziny i dzieci przede wszystkim jako ojciec, który był zawsze zaangażowany w swoją pracę i sprawy górnictwa. Jego kariera, którą czasami ze zdziwieniem czytam w różnego typu publikacjach, no, znacznie różniła się od tego, co ja pamiętam, co on robił, bo to robił ze mną i tam nie było tych wielkich planów opracowań, jakichś elektrowni, hut, kopalń i tego wszystkiego tam w mojej pamięci nie ma, no ale są Siemianowice. Jeżeli mam być szczery, a na ogół bywam szczery, przy całym szacunku dla miasta Siemianowice, to się u mnie, u niego chyba w znacznej mierze też kojarzy z Michałkowicami. Tam się urodził, ja się tam urodziłem, wszyscyśmy się tam urodzili i pierwsze lata życia tam mieszkali. Na pewno dwa wydarzenia, które się wiążą no, z tą jego pracą taką bardziej zawodową i miejscem, o którym mówimy, pamiętam to raz dość duże zaangażowanie w budowę Domu Kultury w Michałkowicach, bo zawsze wspominał, jak gdzieś tam pływali po dziwnych okolicach, stawach czy innych mini basenach, bo tam był taki basen w Michałkowicach. No i taką ambicją było, żeby to jednak wyglądało. Proszę tylko zwrócić uwagę, kiedy to było budowane, więc być może nie odpowiada to dzisiejszym standardom, ale na lata 70. na pewno. No i chociaż to nie tylko jego, ale też w dużej mierze działanie, budowa Fabudu. To były miejsca pracy, to było zupełnie inne spojrzenie. Ta sobota i niedziela, którą tata spędzał w domu, no to on ją tak spędzał w domu częściowo, bo on był wtedy na Śląsku. Tak jak mówiłem przedtem, pracował większość dni w Warszawie. No i nie wiem, co mu chodziło po głowie, ale zawsze rano, kiedy mama przygotowywała obiad, to myśmy oczywiście czasami szli na spacer, ale
Co drugi raz to biedny chyba szofer służbowy wsiadaliśmy, zabierał mnie i brata do auta, no i jeździliśmy. Tu się buduje taka kopalnia i jedziemy, dobra. Mnie to naprawdę nie interesowało za bardzo, ale jak dzisiaj widzę, to te kopalnie stoją i niektóre, no chyba wszystkie, to były te powojenne, cały czas pracują. To był mój tatusiek, no i tyle. I dla mnie był taką postacią mniej posągową, bo poznałem jego dobre strony, było i mnóstwo, ale też jakieś takie cechy charakteru, które niekoniecznie musiały mi się to podobać, prawda? Po zakończeniu pracy jako minister został ambasadorem PRL w Czechosłowacji. Na tym stanowisku doprowadził do korzystnego bilansu handlowego między Polską a Czechosłowacją, wspierał też po prostu polską mniejszość w Czechosłowacji, no, dostarczał polskie stroje ludowe, tworzył harcerstwo. No bo... Mało kto mi chce wierzyć, że awans na ambasadora RP może być traktowany jako pewna, no powiedzmy sobie, jako załamanie kariery, prawda? I pytaliśmy go, tatusie, czemu do Pragi. On znał język niemiecki, także tutaj nie kwestia językowa wchodziła w grę. A on powiedział, bo jest blisko i będę częściej przyjeżdżał. No i rzeczywiście częściej przyjeżdżał. Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie działał na rzecz swojego regionu. Tworzył fundację bohaterów wieży spadochronowej, która przyznawała nagrody za publikacje, prowadziła również działalność charytatywną, no i zawsze tutaj myślał o Śląsku, pisał listy do no, wszystkich premierów, jakich mu dane było widzieć za swojego życia w sprawach dotyczących Śląska, dotyczących również no, też kopalni, bo na tym się znał, prawda, przemysłu węglowego i energetyki. Stanowiło jego uzupełnienie, on takim był człowiekiem z krwi i kości. Pan na początku pytał, jaka była kariera, no, praca na dole w kopalni Michał i taka była jego kariera, łącznie z wypadkiem. Do końca życia praktycznie każdego dnia godzinę, półtorej godziny ćwiczył kręgosłup, bo to było uderzenie w kręgosłup i mogły być kłopoty z chodzeniem i przezwyciężał to. Wie pan, ja po sobie widzę, jak mi się chce ćwiczyć, chociaż mam trochę mniej lat niż on wtedy, ale to taki no, Ślązak, powiedzmy sobie, jak sobie postanowi, to zrobi. I on chyba sobie też postanowił parę rzeczy w tej swojej drodze życiowej i to zrobił.